Was bardzo serdecznie, moje kochane dwójki, w Waszym horoskopie na nowy rok numerologiczny. No, dwójki mogą odetchnąć, dlatego że wychodzą z 9 roku osobistego w pierwszy, czyli zmiana cyklu. Ta końcówka cyklu zazwyczaj bywa trudna. Teraz już te energie będą takie bardziej oswobodzone i w sumie należy to wykorzystać. No ale zobaczymy, jak będą kształtowały się energie poszczególnych sfer życia właśnie dla Was. Czego unikać, co wykorzystać, co zrobić, żeby ta jedynka w jak najlepszy sposób ukształtowała Wasze życie. Dwójki nie czują się zbyt komfortowo w jedynce, mimo iż jest to dobry rok osobisty, ale to tylko dlatego, że z tymi nowościami są drobne kłopoty, a jednak trzeba się tych nowości spodziewać. Dziewiątka, ósemka, siódemka, końcówka cyklu zakończała pewne rzeczy, dawała pewnego rodzaju podsumowania. Mam nadzieję, że każda z Was zakończyła, co miała zakończyć, żeby nie nieść balastu na plecach. No i teraz właśnie z nową energią w te nowe energie. Dokładnie tak można wkraczać. Ogólne zestawienie kart. Tu jest taka rada, żeby starać się nie blokować przepływu energetycznego, tylko właśnie wibrować na wysokich wibracjach na zasadzie przyjmowania pewnych rzeczy, jakby potem ich kontynuowania, nie tworzyć takiego oporu wobec nowości i zmian, bo dziewiąty, pierwszy rok, właśnie coś się kończy, coś zaczyna, do tych zmian determinuje. I ważne, żeby nie siedzieć w marzeniach, tutaj mamy tą kartę księżyca, czyli takich złudzeń, takiego trochę rozedrgania, takiego ach i och, a iść w pracę, dlatego że jeżeli teraz w tej jedynce zasiejecie, to potem będą obfite plony. Jedynka jest na zaczynanie pewnych rzeczy, ja ją często porównuję do takiego balonika, który należy uchwycić, żeby potem polecieć. Nie bać się zaczynać sprawdzać, deptać gruntu, ale właśnie na takim gruncie fizycznym, a nie tylko metafizycznym i rozmarzonym. To przede wszystkim tak. Natomiast faktycznie przy karcie kapłana będą Wam towarzyszyć wysokie wibracje, więc rzeczy w realizacji, rzeczy w działaniu, rzeczy w zachwycie można będzie zacnie wykorzystać. Rzeczy, które przyjdą łatwiej, może zaczniemy od trójki monet. Remont, zmiany finansowe, konstrukcyjne ogarnięcie przestrzeni bytowej. Małymi kroczkami, bez uwiązań emocjonalnych, sentymentów i myślokształtów cudzych bądź własnych. Ale można tutaj wszystko tak konstruktywnie załatwiać. Znaczy, o czym sobie nie pomyślicie, to jesteście w stanie skonstruować tą maszynę i pojechać do przodu. Byleby nie tkwić, tak jak tutaj te dwie karty wskazują, w rozmarzeniu. A czy fajny jest taki moment planowania i zachwytu nad własnym pomysłem, ale również przychodzi moment, kiedy wiele zależy od młotka i przychodzi ten czas realizacji, to jest ta jedynka tutaj, coś zacząć, czas realizacji, który jest konieczny. Jakoś monet mówi o tym tak, nie od razu Kraków zbudowano, warto by było drobnymi kroczkami, powoli, po kolei. Rzeczy, które będą trudne do ogarnięcia. Sprawy urzędowe, nie dlatego, że będą złe, tylko dlatego, że będą do ogarnięcia. A wiadomo, że to jest trochę w tych urzędach, jak w tym Asterixie i Obelixie, tak? Odsyłanie od drzwi do drzwi. Więc spodziewać się takich rzeczy, ale znowu działanie na rzecz cierpliwości w pewnych sprawach. Trochę trudno będzie odejść od pewnych emocji, do których już jesteście przyzwyczajeni. I nie liczcie na fuksa, liczcie na konstruktywną własną pracę, a nie na to, że się załatwi. Bo się to nawet w tej dobrej jedynce niekoniecznie w dobry sposób załatwione może być. Sprawy rodzinne. No, piątka była wnosi liczne konflikty. No ale to są takie konflikty na poziomie, poskaczemy sobie do oczu, a potem przybijemy piątki. Czasem można porównywać energię tej karty do momentu, kiedy w stadzie szczeniaki uczą się bytowania ze sobą i one walczą, ale jest to trochę walka na niby, trochę uczenie się pewnych reguł, ale też wyważanie swojej siły. No więc powiedzmy, że rodzinnie, lekko nerwowo, ale nie
jakoś strasznie, dlatego że równowaga będzie zachowana i nie warto wchodzić w zamartwianie się, ktoś mnie nie lubi, ktoś mi źle życzy, ktoś mi coś zabierze, nie. Można się poprzepychać w ramach treningu, w cudzysłowie, a potem to i tak wejdzie na równowagę. My sobie skaczemy do oczu, ale jak ktoś przeciw nam, to my przeciwko niemu. Takie pole rodzinne. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to tutaj tak, jeszcze dwójki będą miały tendencję, mimo że jest pierwszy rok osobisty, do powrotów starych rzeczy. Nowy cykl mówi o tym, nie wracamy. Nawet jeżeli wydaje nam się coś najbardziej harmonijne czy potrzebne. Natomiast wszelkie sentymenty, układanie się, pozytywność, to i owszem. Dobre wsparcie na gruncie starych znajomych i starych przyjaciół. Czy w pierwszym roku osobistym dwójki samotne znajdą cudownego partnera? Inklinacje na poznawanie wartościowych ludzi mam w kartach. Pytanie, czy potem z tych wartościowych ludzi narodzą się związki emocjonalne, bo tego tak w tej jedynce karty nie pokazują. Można więc sugerować, że jest jakby początek, ale jeszcze nie realizacja związkowa. W stałych związkach, które już przetrwały burze i napory dziewiątego roku osobistego, dwójeczki w pierwszym roku wnoszą spokój, bezpieczeństwo, współpracę, wsparcie i harmonię. Co się tyczy spraw zawodowych, to tutaj zmartwień brak. Z tego względu, że wszystkie umowy, formalności zostaną pięknie załatwione. Jeżeli straciliście pracę, zyskacie nową. Jeżeli chcecie zmienić pracę, również zyskacie nową. Wasza pozycja będzie silniejsza, mocniejsza, umocniona, lepiej zbalansowana i poczucie wygranej walki jest przy Was i jest dla Was. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to jakość finansowa może nie polepszy się w Bóg wie jaki sposób, bo jednak siódemka monet wnosi stabilizację, stagnację, pewnego rodzaju wydatki niezbyt przemyślane również są widoczne, ale być może jak poczujecie troszeczkę luzu po tej dziewiątce, to tak czasem zaszalejecie. Jest dużo serdeczności, zadowolenia, więc jak gdyby koncept samofinansowy jest dobry, ale żeby jakieś wielkie podwyżki albo coś takiego, to niekoniecznie. Jeżeli chodzi o takie sprawy międzyludzkie, dużo nowych znajomości, serdecznych znajomości, nawet bym powiedziała takich sercowych przyjaźni, znajomości wejdzie, a stare rzeczy, które przetrwały, znowu wracamy do tematu dziewiątki, która pewne rzeczy kończyła, stare rzeczy, które przetrwały, również mogą zafunkcjonować w takim nowym świetle i nowej jakości. Już generalnie tak patrzę, że jedynym takim problematycznym to mogą być drobne upierdliwości urzędowe, no i przy rodzinie to, że taka kłótnia, w sumie nie wiadomo z czego, potem znowu dobrze. I faktycznie nawet nie trzeba analizować, z czego to wynika. Jeżeli chodzi o wyjazdy, to mimo że jedynka lubi poznawać nowe miejsca, to karty jak gdyby nie determinują tego. Nawet bym powiedziała unikać, jeżeli ma być coś dalej, unikać. Wyjazdy nie są wybitnie korzystne. Jeżeli chcemy poznawać nowe miejsca czy nowe osoby, to w ostrożności, w takiej niedalekości jak gdyby, żeby też nie narobić sobie pewnego rodzaju kłopotów. Także może Was będzie ciągnąć, może nie starczyć czasu, mogą się tu nie realizować plany jakoś wielce wyjazdowe, tym bardziej, że działaj i konstruuj drobnymi kroczkami, więc łatwiej do Krakowa czy Poznania niż na Malediwy czy Majorkę. Tak to powiem i to można wziąć pod uwagę. A jeżeli chodzi o energetykę, to powiedziałabym tak, wybitnie magiczna i wysoko wibracyjna. Tutaj i kapłan, i kapłanka, duchowi, rodzice tarotowi, czyli ci, którzy podnoszą nam wibracje, to pokazują. Nie mam też jakichś podczepów, ograniczeń wszelkiego rodzaju. Raczej budowanie swojej dobrej energii przez radosne spełnianie drobnymi kroczkami własnych marzeń, licznych, czyli nie jedno wielkie, a kilka maleńkich. No i rycerz mieczy, który dobrą energię generalnie wnosi i szybkość do działań stanowczo. Także myślę, że naprawdę dwójeczki mogą odetchnąć, wykorzystać ten pierwszy rok osobisty na nowe, na bardziej
na super. No i co? No i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. A, chciałam jeszcze powiedzieć, dajcie znać, czy odsłuchaliście horoskop w komentarzach, tak żebym miała was na oku. Miała was na oku. Zostawcie ślad po sobie. Do zobaczenia. Pa, pa.